Mimo wszystko, znaczy oczywiście fajnie byłoby po prostu rzec, że okej, okay, chcę, by Matt był niewinny i Maya byłaby też przy tym wolna i bezpieczna. Byłoby świetnie. Ale czy czułbym się z tym dobrze? Nie słuchając do końca, co Adrian ma do powiedzenia, też to może być coś jakże istotnego? Niech coś jeszcze powie od siebie. Nie mógłbym na prostu, nie wiem, żyć, funkcjonować, wiedząc, że... I on tak jednak zostawiamy, tak czy siak. No ale... Jakoś nie mogę siebie zmusić. Niekiedy ona robi taką minę. Pani Andrews! Chciałbym wiedzieć, co ty naprawdę kryjesz. Panie Wright! Czy naprawdę wiesz, co ty robisz? Tak, pan Angar byłby już wypuszczony, ale na jego miejscu ty byłabyś winna. Czy to jest to, jak naprawdę chcesz, by się ta sprawa skończyła? Bądź cicho, jak śmiesz ty? Próbujesz mnie wykiwać! Próbuję pomóc! Wszystkim w miarę możliwości! Czemu to jest takie trudne? Doceniam to, że próbujesz, panie Edgeworth. Jednakże jest to jasne, że teoria obrony jest prawdą. Mylisz się. Ale szkoda. Miałem nadzieję, że do tego jednak nie dojdzie. Ale... Co jest, panie Edgeworth? Pani Andrews, skoro absolutnie nie chcesz zeznawać, to na moich ramionach spoczywa obowiązek ujawnienia tego sądowi. Przestań. Panie Edgeworth! Ten świadek, jak to by rzec, ona ma pewną chorobę. Co?! I z powodu tej choroby ona próbowała popełnić w przeszłości samobójstwo. Przestań! Proszę, przestań! Nieważne, jak bardzo próbujesz to ukryć. To nie ma sensu. Mam tutaj dowód. A! Co to? To jest druga część raportu samobójstwa. Ta część na temat próby. No i co teraz zrobisz, świadku? Wiesz, co zrobię. Czyż nie? Odsłonię przed sądem prawdziwą naturę żałosnej kobiety pod imieniem i nazwiskiem Adrian Andrews. Sekret jej natury współuzależnienia. Tak, to, żeby inni ludzie się o tym dowiedzieli, przeraża ją bardziej niż cokolwiek innego na świecie. Proszę, proszę, przestań! Błagam cię! Jak ludzie się to wiedzą! Jak ludzie się to wiedzą! Jeżeli powiesz, że wolałabyś umrzeć, to nie jest moje zmartwienie. Jezu! To chyba jest... najchłodniejsze potraktowanie kogokolwiek przez Edgeworth'a od czasów, kiedy już przestał być uczony przez Von Karne. Manfreda oczywiście mam na myśli, ale... Jezu! Jak te słowa nie bolą, to... O Jezu! Ale zanim umrzesz... To wyjmę prawdę z twoich jeszcze oddychających ust! Nieważne, co muszę zrobić. Wow! Więc powiesz przed sądem, czy ja to powiem? Jakkolwiek będzie w porządku. Ja będę mówić, ale proszę, pomóż mi.
Nic już nie ma znaczenia. Jak to można skomentować? Edgeworth, co ty robisz? Teraz nie no, ja nie wiem, ja jestem zatkany. Kiedy go po raz pierwszy widziałem, to naprawdę sądziłem, że on zemdlał, szczerze. Kiedy sobie zdałem sprawę, że on nie żył, to wtedy, no, miałem ten plan. Kiedy upewniałem się, że nie będzie nikogo w korytarzu, to pobiegłem prosto z powrotem do pokoju Matta. I potem dźgnęłam martwe ciało Juana nożem i wyrwałam guzik. Kiedy właśnie skończyłam i wracałam do pokoju Matta, to stała się pewna nieprzyjemna sytuacja. I dlatego skończyłam wewnątrz kostiumu Nikolego Samuraja. Dźgnęłaś ciało nożem, ale czemu byś to zrobiła? Czy to nieoczywiste, żeby zwalić winę na pewną osobę? Pewnego tchórza! Co masz na myśli przez to wszystko? Może trochę to potrwać, zanim sąd zrozumie, jednakże... Taka jest prawda. Prawdziwym zabójcą jest Matt. Tamten drań, nie wybaczę mu! On próbuje znów uciec przed winą, jak ostatnim razem! Więc pani Andrews dźgnęła ofiarę, Juana Corridę, w klatkę piersiową nożem. Jednakże nie robiła tego z myślą o morderstwie. Zamierzała ona wrobić Matta Angara w morderstwo. I to, oto jest jej przestępstwo. Co? Jak to jest możliwe? Znaczy... No, czy to nie pani Andrews miała być prawdziwym mordercą? Panie Wright, uspokój się, no wyjdź z tego szoku i przejdź do przesłuchań. Dobra. Więc to by tłumaczyło, czemu sądziła, że on nie żył. Czy że właśnie, że on żył, tylko że po prostu zemdlał. Skoro sama potem wbiła nóż. Czemu tak się trudno tego słucha? No, ale mogłaś tam rzec, wnioskując po stanie pokoju, że musiała mieć miejsce jakaś walka. Więc czy mówisz prawdę, kiedy powiadasz, że nie wiedziałeś, że on wtedy nie żył? On miał szalik wokół szyi. A ten szalik to jest część kostiumu Jamie Ninja, więc nie myślałam o tym, żeby to było coś dziwnego. Jego głowa także była trochę pochylona, więc nie widziałam dobrze jego twarzy. Dlatego pomyślałam, że go obudzę i udałam się po to, żeby mu nalać soku. Dobra, więc więcej o tym planie teraz. Co to jest za plan, o którym tutaj myślałaś? Wiedziałam od razu, że mordercą był Matt. Wiedziałam, ponieważ Juan... Ponieważ Juan zamierzał odkryć największy słaby punkt Matta, całemu światu. Więc Matt to zrobił, żeby go powstrzymać i go na dobre uciszyć. Wtedy pomyślałam, że może podrobię jakieś dowody i zwalę winę na Matta? Więc te sfałszowane dowody to jest nóż i guzik. Pierwsze, o czym pomyślałem, to o umieszczeniu noża. No tak, słuchajmy dalej, w takim wypadku. Więc to po to byś mogła zdobyć nóż, prawda? Nóż, którego Matt użył przy obiedzie, miał na sobie wszędzie odciski palców.
Myślałam, że jeżeli go użyję, to policja na pewno skieruje swój wzrok na niego. Matt drzemał w swoim kostiumie, no, w tamtym momencie. Ja się wtargnęłam, wziąłam nóż i wróciłam do miejsca zbrodni. No i potem dźgnęła, na co mnie nie mogę do końca wyobrazić, co ona czuła robiąc to. No oczywiście dźgnięcie martwego, a dźgnięcie żywego to jednak też są dwie różne rzeczy, ale wciąż dźgnięcie kogoś po prostu. Aż mnie ciarki przechodzą, kiedy o tym myślę, co za okropną rzecz zrobiłam. Ale w tamtym czasie nie mogłam się kontrolować. Moje ciało samo się ruszało. Wtedy, kiedy dźgnęłam martwe ciało Juana, nagle sobie zdałam z czegoś sprawę. Gdybym użyła tego guzika jakoś, to mogłabym jeszcze bardziej podejrzenia rzucić na Matta. Więc myślałeś o tym, że wyrwiesz guzik i umieścisz go w hakamie Matta Angar? Tak, oto co planowałem zrobić. Ale nic nie idzie gładko, czyż nie? I poprzez tę niewygodną rzecz mam na myśli pewnie, czy ona ma na myśli to, że jednak była chociażby pani Oldbag na zewnątrz czekająca. No i też, no sobie też Lotta. Tak, Lotta i Oldbag były w pobliżu tego pokoju, więc nie mogła sobie tak spokojnie wyjść stamtąd. Tak, była także kobieta z zaperem, która chodziła w te i we w te. To pani Oldbag dla ciebie? Już byłam przełapana i na mój temat jest artykuł w pewnym tabloidzie. Więc nie mogłam po prostu wyjść tak sama z siebie i dać się znów złapać. No i to też jest oczywiście sensowne. To ty przygotowałaś ten kostium, czyż nie? Tak, wziąłem go ze studia Global. Także umieściłam go w futerale Juana. W dniu przed ceremonią mrożenia nagród. A to podczas, no, to po to, żeby się przygotować na konferencję prasową, prawda? Tak. Juan chciał ten kostium założyć i w nim mieć tę konferencję. No to już chyba jest ustalone, że my nie wiemy o tym sekrecie. No, że nikt nie wie, ona nie wie, tylko wiedział sam... Sam Juan tak naprawdę. Byłam bardzo ostrożna z tym, żeby nie zostawić odcisków palców na futerale, kiedy go otwierałam. Absolutnie nie chciałam, by ktokolwiek wiedział o tym kostiumie. Chyba wystarczająco słyszeliśmy. Więc po tym wróciłaś się do pokoju pana Angar i umieściłaś guzik. W hakamę Matta? Tak. Po tym złożyłam kostium, który nosiłam i umieściłam go w torbie. A potem wyszłam z hotelu i się go pozbyłam. Mój, a więc co to wszystko oznacza? Pan Edgeworth, tak? Prawdziwym zabójcą jest Matt Angar. Wczoraj siedziałam z tamtą kobietą prokuratorką i rozmawialiśmy. Franciszka, ha. Powiedziała, że pod żadnym pozorem nie powinnam wyznać tego, co zrobiłam. Że gdybym była cicho, to Matt na pewno byłby uznany za winnego. Ja nie miałem wyboru, tylko wierzyć w jej słowa. Masz o wiele więcej wyborów, niż jesteś tego świadoma. To jest coś, co po prostu musisz wiedzieć.
nie warto w życiu być owcą, jak ja to nazywam. Po prostu taką osobą, która szuka pilnie lidera. Która no samodzielnie myśleć zupełnie... A nie wiem, czy tyle nie chce, co nie potrafi. A co to było? To było nieprawne. Jednakże! Póki jej zeznania są ważne, możemy być pewni, że ona nie jest prawdziwym zabójcą. Czekaj, wysoki sądzie! Obrona wciąż... Wright. To bez sensu. W tym momencie pani Andrews nie można o cokolwiek oskarżyć. Tak, dokładnie. Nie ma ani jednego dowodu, który wskazuje na to, że ona jest zabójcą. Więc kończymy przesłuchanie tego świadka. I tak samo kończymy dzisiejszą rozprawę. Nie mogłeś ustalić, że świadek był sprawcą. Odpuść, proszę, panie Wright. Ale nie wiesz... Ale! Panie Andrews, proszę umieść panią Andrews w areszcie w celu dalszego przesłuchania. Rozumiem, w takim sądzie. Prokuratora natychmiast, no... zorganizuje jej areszt. To wszystko. Na dzisiaj sąd zamyka sprawę. Ja nie chcę klikać guzika do... Ja nie chcę tego... Jak ja nie chciałem tego klikać i dalej wciąż nie chcę, ale... Dzisiejsza rozprawa... skończona! I nie wygrałem! Powiem też tak, jeżeli sądzicie, że ten widok Phoenixa zupełnie załamanego jest... absolutnie okropny, że tak powiem. W anime jego rozpacz w tym momencie była jeszcze lepiej ukazana. Tak po prostu powiem swoją drogą. Aż chyba nie powiem wiele więcej na ten temat, bo chcę, żebyście sami tam zobaczyli, jak to było świetnie ukazane, co on wtedy czuł. Świadku, czy mogę cię o coś zapytać? Tak, to on wciąż tu jeszcze jest? I ona zresztą też? Zanim opuścisz salę sądową dzisiaj, to nad jedną rzecz się zastanawiam, czy mógłbym może zobaczyć. Ta karta w twojej dłoni. Interesuje mnie ona od dłuższego czasu. Co to dokładnie jest? O, to? Pan Wright także o to pytał. Mimo, że nie pamiętałem o tym w chwili, kiedy o to pytałeś, panie Wright, to teraz pamiętam. Zadam to w pokoju tamtego dnia. Czekaj, w którym pokoju? Znaczy, domyślam się, że tamtego dnia to jest dnia morderstwa, ale który pokój? Pokój Juana? Pokój Mata? Tak. Znalazłem tę kartę, kiedy odkryłem ciało Juana, czyli jego pokój. Leżała tutaj koło niego. Znalazłeś kartę koło ciała ofiary? Tak przypuszczam, że musiałem ją nieświadomie wsadzić do mojej kieszeni. A to nie jest tak, że ona ma jakieś znaczenie przy morderstwie Juana, prawda? Tak, no tak przypuszczam, ale to wciąż jest dziwna karta, jeżeli mnie zapytasz o zdanie. Ale jeżeli chodzi o poszlakę w tej sprawie, to nie widzę czemu...
Świadku! Ta karta! Oddawaj! Już! Edgeworth? Czy masz pojęcia, co ty głupio, aczkolwiek nieumyślnie zrobiłaś? To... ja nie wierzę, że cały ten czas kryłaś to przede mną! Ja nie zamierzałam! O co z tym wszystkim chodzi? Nie widziałem Edgeworth'a z tyloma emocjami całe moje życie. Ta karta... co to jest? I co ona oznacza? No i do tych pytań trzeba dołożyć oczywiście obowiązkowo. Co z Mają teraz? Jak Perełka szczególnie przyjmie to, co się stało? Na dzisiaj wszystko. Następnym razem. Czy będzie następny raz? A cóż, jeszcze Matt jest niewinny? Czy jeszcze nie jest winny? Więc może są szanse, nadzieje, że coś tam się... nie wiem. CDDZO. Na razie i cześć.